Ok, teraz drugą część dzisiejszego jeszcze poranka, czy okresu czasu przedpołudniowego. Więc ten fragment B mamy już za sobą, ten, który mówił o tej sprawiedliwości wiodącej do królestwa, że jest to sprawiedliwość zarówno ta dotycząca serca, szczerego serca, ale też która wyraża się na zewnątrz, w konkretnych postawach, działaniach życiowych. I teraz będziemy sobie mówić o dwóch postawach ludzi oraz ich ostatecznym końcu, tak, o ich kresie. I ten fragment znów będzie składał się z trzech mniejszych, tak, z trzech elementów. Będzie obraz dwóch dróg, znany, już omawialiśmy sobie go przynajmniej częściowo na pierwszym spotkaniu naszym. Mieliśmy będziemy mieć ten fragment o tych fałszywych prorokach, którzy przychodzą w jakichś niby ładnych ubraniach, ale w środku jednak nie są tacy fajni. Ale w ramach też tego pojawi się nam obraz dwóch rodzajów drzew. I ostatecznie będziemy mieć obraz dwóch fundamentów, na których człowiek może budować swoje życie. Więc przejdźmy sobie, teraz znowu zrobimy takie sparowanie, tak? Sparujemy sobie te dwa fragmenty, dwa obrazy, tak? Dwie drogi, dwie postawy, można powiedzieć, życiowe, które opisują te dwa fragmenty. Więc po jednej stronie wezwanie do wejścia, czy no, wejścia ciasną bramą, kroczeniem, a nie kroczeniem szeroką drogą i przechodzenia przez szeroką bramę. I wiemy z tych słów, że jedna droga, czyli ta szeroka, prowadzi właśnie na zatracenie, a wąska prowadzi ku prawdziwemu życiu, czy żywotowi wiecznemu. No i niestety tych, co idą szeroką, jest dużo, tych, którzy znajdują tą wąską drogę, jest niestety niewielu. Natomiast drugi fragment, czy element, opisuje dwa fundamenty. No, Jezus mówi o dwóch rodzajach ludzi. Roztropnych, bądź o człowieku roztropnym i nieroztropnym. I roztropnym nazywa człowieka, który nie tylko słucha, roztropny nazywa tego, co nie tylko słucha, ale również wypełnia słowa Jezusa. Tak? Czyli słucha słów i jest im posłuszny w życiu. I taki człowiek jest przyrównany do człowieka, który zbudował swój dom, swoje życie na solidnym fundamencie, na skalę. I mamy też ideę, że z jakiejś burzy, jakiegoś wielkiego deszczu, tak, wichury. No i dom tego człowieka się ostał. Natomiast jest jeszcze drugi człowiek, który nie jest roztropny, jest wręcz nazwany człowiekiem nierozsądnym. No i jego dom zbudowany na piasku, czyli ten, który nie słucha słów, znaczy słucha, ale nie wypełnia. Jego dom, jego ostatecznie zostaje zburzony na skutek tego wichru, jego dom runął, tak? Bardzo często ten fragment jest używany w kontekście takich życiowych, różnych naszych doświadczeń. Ten obraz dwóch fundamentów. Także jeżeli budujemy na słowie, no to w takich trudnych, życiowych momentach jesteśmy w stanie się ostać, tak? Natomiast ja bym raczej sugerował, że ze względu na kontekst, w jakim ten tekst się pojawia, raczej ten deszcz, ta wichura, raczej dotyczy momentu sądu. No i ostatecznie jeden człowiek właśnie ten sąd przechodzi w sposób pomyślny, drugi w sposób niepomyślny. Pamiętajmy właśnie o tym, że tym tekstem, który bezpośrednio poprzedza ten fragment, jest fragment o tych fałszywych prorokach, którzy zostają wyproszeni, ponieważ nie wypełniali woli Ojca. Więc to właśnie idea bycia posłusznym, nieposłusznym zostaje obrazowo pokazana właśnie w tym budowaniu na skalę lub na piasku. Więc ten, który idzie szeroką bramą, niestety idzie na zatracenie, i ten, który buduje dom na piasku,
no, nie ostoi się, tak? Na sądzie. Ten, który z kolei idzie wąską drogą i ten, który jest roztropny i buduje swoje życie na słowie, czyli jest posłuszny słowom Jezusa, jest tym, który ma życie i który przejdzie przez sąd w sposób pomyślny. Jeżeli chodzi o same struktury tych fragmentów, to mają one jeden i drugi strukturę taką prostą, równoległą. I tutaj w tym pierwszym fragmencie mamy akcent na tym, że no niestety niewielu jest tych, którzy znajdują tą dobrą drogę, ale z kolei wielu, którzy idą tą szeroką, prowadzącą na zatracenie. Natomiast drugi akcent na skutek, tak? Jeżeli nie budujemy na właściwym, no to upadek nasz będzie wielki, tak? Nie, właśnie w kontekście sądu. Natomiast jeżeli jesteśmy posłuszni, roztropni, to przejdziemy w sposób pomyślny, tak? Ponieważ nasze życie, ten nasz dom został zbudowany na opoce. No więc w zasadzie te dwa fragmenty zmuszają nas do postawienia właśnie takich pytań, nie? Czy jesteśmy pośród tych niewielu, którzy znaleźli właściwą drogę i też nią kroczą, tak? Bo o tej drodze, powiedzieliśmy sobie, tak naprawdę mówi cała Ewangelia Mateusza, nie? Czym jest ta droga? Ale czy jesteśmy właśnie już pośród tych, którzy ją znaleźli? Ale też czy jesteśmy tym człowiekiem roztropnym, mądrym, budującym swoje życie na właściwym fundamencie? A więc nie tylko to, że dzisiaj się spotykamy, tak? Na studiowaniu Ewangelii Mateusza, słuchaniu słów Jezusa wygłoszonych w kazaniu na górze, ale ostatecznym pytaniem jest to, czy będziemy tym słowom posłuszni, czy będziemy żyć zgodnie z tym, co dzisiaj zgłębiamy, omawiamy. I to, co przybliża jeszcze de facto te dwa fragmenty znaczeniowo, to, że w jednym jest mowa o tych słowach Jezusa, o tej sprawiedliwości, o tym, jakim życiem, czy jaką postawą należy się charakteryzować. Więc tu w jednym Jezus jest tym, który naucza, i to trzeba być posłusznym słowom. Natomiast w drugim fragmencie jest mowa o drodze. I wiemy właśnie, że Jezus w tej Ewangelii idzie pewną określoną drogą, więc niejako On wytycza, jaką drogą powinniśmy iść. Więc Jezus w Ewangelii jest tym, który nie tylko naucza o tym, jak należy żyć, ale też pokazuje, jak żyć. Idzie tą drogą. Nie tylko głosi słowo, ale idzie jako pierwszy, pokazując nam drogę. Więc to jeszcze przybliża te fragmenty niejako znaczeniowo do siebie. Nie tylko posłuszeństwo słowom, ale naśladowanie przykładu Jezusa. Okej, więc ten obraz dwóch dróg i obraz dwóch fundamentów mamy za sobą. Te fragmenty są nam znane, więc nie omawialiśmy ich bardzo szczegółowo. Jaką drogą idziesz? Na jakim fundamencie budujesz swoje życie? No i teraz my będziemy mieli tekst o tych, którzy niestety dokonali złego wyboru, którzy byli nieroztropni, którzy nie znaleźli właściwej drogi. Mianowicie mowa będzie o fałszywych prorokach. Ten tekst chciałbym przeczytać. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czy w imieniu Twoim nie prorokowaliśmy i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, którzy czynicie bezprawie. To jest bardzo, bardzo mocny tekst. Nie wiem, jak wy go odbieracie, ale to jest dla mnie naprawdę takie ostrzeżenie.
I taka refleksja, no nie chciałbym skończyć na ich miejscu. Pytanie, czy moje Panie, Panie, czy za moim Panie, Panie, tak jak zwracamy się oczywiście do Jezusa w naszym chrześcijańskim życiu, Panie, czy stoi faktycznie coś więcej, czy raczej przyjmuję tutaj postawę owieczki, a w rzeczywistości moje życie nie wygląda tak, jak wyglądać powinno. I jeżeli byśmy spojrzeli na to pod kątem właśnie struktury, to mamy właśnie te stwierdzenie o tych fałszywych prorokach, że mamy się takich ludzi po prostu strzec, tak? A po drugiej stronie mamy właśnie o tych, którzy przychodzą i no tam jest mowa o fałszywych prorokach, a tutaj mówią, że nie prorokowaliśmy, tak? Więc przecież teoretycznie robiliśmy coś w Twoim imieniu, coś co tam w zasadzie gdzieś tam nakazałeś, bo to jest mowa i też o wypędzaniu demonów, czynieniu innych cudów, więc teoretycznie wydają się fajni, nie? Ale właśnie są fałszywi, ponieważ przychodzą w odzieniu owczym, wydają się być wierzący, a jednocześnie wewnątrz nie są już tacy, jak się wydaje. Czynią bezprawie. Ich postawa wewnętrzna tak naprawdę mówi, czyli jest zupełnie inna niż chcieliby sprawiać pozory, tak? No i mamy ich poznać po ich owocach, bo to jest też wezwanie do uczniów, że mają się takich ludzi, którzy są, byśmy powiedzieli, po prostu obłudni, tak? Nieszczerzy. Mają się strzec. I tym, po czym poznajemy ludzi, właśnie jest ich postawa życiowa, ich sposób życia. No i tu jest pewne przyrównanie do drzew, tak? Że mamy poznać ich po owocach. I jest taka ogólna zasada. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Czy ta wypowiedź Pana Jezusa o tych drzewach, tutaj mam przychodzić jakieś skojarzenie z innym fragmentem, który już czytaliśmy wcześniej? Nie dzisiaj. Tak, ale z Ewangelii Mateusza. Zgadza się. List Jakuba bardzo często się odnosi do kazania na górze, więc nie dziwi nas taka zbieżność. Ale z kazania na górze, czy jakiś taki fragment wcześniejszy już mieliśmy podobny? Jak Jezus się zwraca właśnie do faryzeuszy i saduceuszy, przepraszam, nie Jezus, Jan Chrzciciel zwraca się i mówi właśnie: wydajcie owoc godny upamiętania, bo każde drzewo, które nie wydaje owocu, ogień się zostaje w ogień rzucony, więc tam Jan ostrzega faryzeuszy, że jeżeli się nie odwrócą od swojego postępowania, to niestety skończą w miejscu, gdzie by, czy właśnie nie przejdą przez sąd w sposób właściwy, ale zostaną ukarani. Natomiast tutaj właśnie ci fałszywi prorocy, którzy przyjmują, powiedzielibyśmy, że tu chodzi o faryzeuszy i uczonych w piśmie? Nie, no to tu jest mowa o tych, którzy mówią Panie, Panie do Jezusa, którzy czynią cuda, więc tu nie jest mowa o faryzeuszach i uczonych w piśmie, tu jest mowa o kimś, kto wydaje się być, no delikatnie mówiąc, chrześcijaninem. A jednak właśnie zostają ten język, nawiązując do tego języku Jana Chrzciciela, użytego względem faryzeuszy i uczonych w piśmie, to pokazuje, że jeżeli nawet chrześcijanin, który tylko właśnie mówi coś, ale nie do końca jego postawa życiowa jakby zgadza się z tym, co wyrażają jego usta, no to musi się liczyć z tym, że skończy dokładnie w tym samym miejscu, co ci, których tak mocno krytykuje Jan Chrzciciel, później będzie krytykował ich Jezus, więc faryzeuszy i uczonych w piśmie. To będzie ten sam los, jak tych. Chociaż to też jest pewne uproszczenie, bo pamiętajmy, że tak naprawdę ten język, on się wydaje być bardzo radykalny, tak? Taki bardzo. Takie pytanie, jesteś drzewem złym czy dobrym, tak? Jeżeli jesteś złym, to zostaniesz spalony, tak? Natomiast te obrazy bardziej mają taki charakter dynamiczny, który powinien bardziej nas skłonić do pewnej refleksji, jakim drzewem dzisiaj jestem. Czy moje życie wydaje dobre owoce, czy złe owoce? A to nie świadczy o tym, że jest jakiś już z góry przeznaczony stan, w którym już nie jestem w stanie nic zrobić.
jestem drzewem, taki już jestem, taki muszę pozostać. Nie, to jest pewne wezwanie mające wzbudzić refleksję w nas. Słucham cię. Kosz, mogę coś powiedzieć do tego fragmentu Panie, Panie? No. Bo oni tam, to wygląda tak, jakby stanęli na sądzie i chcieli się wytłumaczyć. I mówili, Panie, Panie, czy nie robiliśmy tego? Panie, Panie, czy nie robiliśmy tego? I oni to robili, naprawdę. Ale na jakiej podstawie chcieli być usprawiedliwieni? Na podstawie swoich uczynków, a nie na podstawie tego, to prawda, to prawda, bo tu w zasadzie byśmy musieli w zasadzie wejść w temat teologii systematycznej, czyli jak pogodzić ideę w ogóle z usprawiedliwienia, z uczynków, tak, bo tu jest w zasadzie takie stwierdzenie, że oni po prostu zostają, bo nie czynili woli, tak, więc w kontekście kazania na górze to tam są konkretne rzeczy pokazane, jak należy żyć, nie? Więc no, mi się wydaje, że trzeba by było jakby osobny chyba kurs, albo jakieś przynajmniej jedno osobne spotkanie, jak pogodzić ideę sprawiedliwości takiej właśnie tej zewnętrznej uczynków z usprawiedliwieniem w oparciu o ufność czy wiarę. Nie? Tak, tak. Znaczy, bo też mówiliśmy w kontekście, jak mówiliśmy o, że łakną i pragną sprawiedliwości, nie? Że to jest otwarcie się na coś z zewnątrz też, nie? Że Bóg, otwarcie się na Boże działanie, żeby On uzdolnił nas do tej sprawiedliwości. Więc no, tak jak mówię, to jest bardziej chyba na spotkanie w kontekście jakiejś teologii systematycznej i harmonizacji różnych tekstów i stworzenia jakiegoś takiego spójnego właśnie obrazu. Natomiast kazanie na górze na pewno nam bardzo mocno podkreśla nacisk na dwa aspekty. Twoją wewnętrzną postawę, postawę każdego z nas i czy wyraża się ona na zewnątrz, właśnie wyraża się ona na zewnątrz i czy przypadkiem to, co nie wyrażamy na zewnątrz, nie jest tylko na pokaz, a w rzeczywistości nie jest z nami źle, nie? Więc musi być pewna integralność, tak? Więc ci, o których tutaj mowa, oni przychodzą w owczych skórach, więc to też jest troszeczkę obraz właśnie odwołujący się do obrazu Izraela jako w czarni. I są to ci, którzy deklarują się właśnie jako uczniowie Jezusa, a w Ewangelii Mateusza też to określenie, czy wołanie Panie, Panie jest zarezerwowane wręcz dla uczniów, albo dla tych, którzy chcą pójść za Jezusem, albo proszą Jezusa o pomoc, więc jakby są szczerzy w tym wołaniu. A tutaj chodzi o tych, którzy czynią pewne rzeczy w jego imieniu. Natomiast Jezus jakby poprzez to pokazuje, że nie wszyscy, którzy będą należeć do wspólnoty uczniów, nie wszyscy, którzy należeć będą do Kościoła, tak, bo to później będzie idea zgromadzenia tego przyszłego wspólnoty Kościoła rozwinięta, tej braterskiej wspólnoty. I Jezus pokazuje, że nie wszyscy właśnie tacy będą. Niektórzy będą nieposłuszni Jego słowom i będą z tymi właśnie, którzy będą niestety po tych szerokich tych szerokich bram stać i niestety chodzić po tych przestronnych drogach. Nie? Więc nawet wśród chrześcijan, nawet wśród tych, którzy deklarują się jako uczniowie, to niestety nie wszyscy się takimi okazują, nie wszyscy się takimi okażą. Natomiast kryterium rozpoznania właśnie fałszywych proroków są ich owoce, czyny. Fałszywych proroków rozpoznaje się właśnie po sposobie życia. I tu jest ta logika, że podobne pochodzi z podobnego. Czy my dziś jesteśmy tymi, którzy przychodzą w owczych skórach, sprawiają wrażenie, czy faktycznie jest ta integralność w nas? Że to, co mówimy, to jest to, co tak naprawdę mamy w sercu. I ta idea właśnie tej braku integralności, ona będzie tam rozwijana coraz bliżej środka kazania na górze. Więc będziemy to i tak będziemy, jeszcze będziemy dzisiaj to omawiać. Czyli nie tylko przyznanie się ustanień, a nawet czyny charyzmatyczne nie są wystarczające, jeśli człowiek nie wydaje owoców właśnie upamiętania i wypełnienia woli Ojca. Okej, okay, czyli mamy ten fragment B1 omówiony, o tych dwóch postawach ludzi i tych fałszywych prorokach. Więc warstwa druga, o czym ona w zasadzie nam mówiła, tak? Więc mówiła nam o idei, czy kwestii, temacie
udziału w Królestwie Bożym. Kto do niego wejdzie, a kto nie wejdzie, tak? Błogosławieństwa nam mówiły właśnie o tych, do których należy Królestwo Niebios, ale po drugiej stronie jest ale też o tym, że jeżeli nasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, nie wejdziemy. Tak? Nie każdy, który woła Panie, Panie, wejdzie do Królestwa, ale ten, który czyni wolę Ojca. Więc kwestia udziału. Kto będzie miał udział? Kto do niego wejdzie, a kto nie, do Królestwa Bożego. Drugi aspekt to jest właśnie konieczność integralności. Czyste serce, ale też światło, które będzie widoczne dla innych. Nie tylko słowa, ale też i czyny. Tak, więc postawa zewnętrzna musi być integralna właśnie z postawą naszego serca. No i też mieliśmy rolę czynów. Tak? Z jednej strony rolę tych, którzy są sprawiedliwi i ich sprawiedliwość, ich czyny tak naprawdę prowadzą do uwielbienia Ojca, więc nie jest ukierunkowana na nich, ale na Boga. Kiedy inni właśnie widzą ten charakter, odbijanie przez nich Bożego charakteru. Ale z drugiej strony mamy, że po owocach, po tych czynach, złych uczynkach rozpoznamy fałszywych proroków, ponieważ oni czynią nieprawość. Okej, więc udział w Królestwie, konieczność integralności, rola czynów to takie główne tematy, które w ramach tej warstwy drugiej się nam tu pojawiły. Przejdźmy do kolejnej warstwy, mianowicie fragmentów C i C1. I one, jak powiedziałem, one będą złożone z takich szeregów dwóch. W ramach tej właściwej interpretacji prawa będziemy mieć takie pięć fragmentów. I później będziemy w ramach tych sentencji dotyczących właściwej prawości mieli kolejne pięć fragmentów. Te drugie, one będą takie krótsze. To u góry raczej jest czymś takim bardzo rozwiniętym, a tu w postaci właśnie pewnych takich krótszych sentencji będziemy mieć pewne idee, które tam u góry są wspomniane. Za chwilę to zobaczymy w praktyce. Czyli będziemy mieć tak. We właściwej interpretacji prawa będziemy mieć coś takiego jak nauczenie o gniewie i przebaczeniu, o cudzołóstwie i kwestii rozwodu, zakazie przysięgania, o zemście i miłości bliźniego. To takie tematy. Mam nadzieję, że takie tytuły mniej więcej kojarzycie mniej więcej o które fragmenty chodzi. A po drugiej stronie będziemy mieli ostrzeżenie przed niewłaściwym osądem, obraz dźbła oraz belki wokół, obraz pereł świętości, o modlitwie, Bóg jako wzór dobroci i złota zasada tak zwana. Okej, i teraz sobie będziemy właśnie znowu czytać w takich parach, tak? Czyli to, co mieliśmy tutaj, A1, teraz będziemy sobie parować z tym elementem A2 i w ten sposób będziemy czytać. I później B1, B2, C2, C1, C2 i tak dalej. Więc przeczytajmy sobie element A1. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swego, racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu. Odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie poddał sędziemu, a sędzia słudze i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. I drugi fragment, ta sentencja. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Czy te fragmenty mają ze sobą cokolwiek wspólnego? Czy to taka moja tylko sugestia być może, ale może trafna? Czy widzicie? Mają. Idea sądzenia, tak? Idea wydawania wyroku, idea stawania w pozycji sędziego, tak? Mamy tutaj o tych, którzy się gniewają, tak? Ale tu nie chodzi o tylko taką emocję jak gniewu, ale tak naprawdę kogoś, kto chciałby
żeby temu drugiemu dokonała się, no, żeby odpowiedział za swoje, nie? To się wyraża oczywiście w jakichś słowach, tak, że ktoś dokonuje oceny nad kimś, tak, mówiąc mu głupcze i tam też to określenie racha. Więc kto staje w pozycji sędziego, niestety no, musi się liczyć z tym, że sam zostanie w sposób niezbyt korzystny osądzony. Tak? Więc ta idea nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, ona się tutaj też właśnie przewija. Tak? Aby ci nie poddał sędzia słudze, aby nie został wtrącony do więzienia, więc nie stawaj w pozycji sługi, przepraszam, pozycji sędziego, abyś sam nie podlegał takiemu samemu osądowi, jaki sam być może właśnie względem drugiej osoby czynisz. Więc ten sąd, tak jak powiedziałem, wyraża się w takim pragnieniu, jakby, żeby druga osoba otrzymała to, na co zasługuje, tak, w naszym mniemaniu. Ale powiedzcie mi, czy tu jest ta miara być może jeszcze w jakiś inny sposób określona. Więc miara może się wyrazić tym, że pragniemy zła, sprawiedliwości, ale w takim, żeby ta kara została wymierzona względem osoby, która wymierzyła nam coś złego. Ale czy jest ta miara gdzieś jakaś jeszcze inna, którą możemy przyjąć? Miara pojednania się, tak? Możemy stawać się w pozycji sędziego, ale możemy być też tym, który wchodzi w pozycję osoby czyniącej pokój. Tak? Była tam ta syntezja błogosławieństwa, nie? Czyli my dążymy do pokoju, nie zamykamy się w tym naszym pudełku gniewu i ale staramy się jakby to, co gdzieś tam rozdarło nasze relacje z drugą osobą, zaniechać. Więc jeżeli my stawiamy się w pozycji sędziego, to niestety sami jakby się wykluczamy, tak? Z pozytywnego osądu. Ale jeżeli pragniemy pokoju, to sami możemy liczyć, że doświadczymy tego przyjęcia, tak? Pokoju. Jeżeli chodzi o strukturę, te fragmenty z tego pierwszego szeregu, one będą miały w zasadzie bardzo taką, wszystkie podobne strukturę, że będzie jakiś wstęp, słyszeliście i powiedziano, jakaś teza, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd, i później wprowadzenie do słów Jezusa, a ja wam powiadam, i antyteza, którą wprowadza Jezus, nie? To bardzo często jest jakimś albo komentarzem, albo wręcz dyskusją z tym, co było powiedziane albo napisane. Jeżeli chodzi o strukturę zatem tej antytezy Pana Jezusa, więc w tych elementach jakby okalających, tych nie okalających, ale na skrzydłach, no to właśnie idea pójścia pod sąd. Zostanie wydany przed radę, przed pójście pod sąd, pójście w ogień piekielny. I w samym centrum mamy ideę właśnie, że jeżeli idziemy Bogu złożyć dar, tak? I tam byśmy wspomnieli, że brat coś ma przeciwko nam, no to jest powiedziane, najpierw musisz zrobić coś innego. Najpierw zostaw ten swój dar, zostaw to na potem, ale najpierw idź i pojednaj się ze swoim bratem, tak? Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim. Więc akcent całego tego fragmentu idzie właśnie w kierunku idei pojednania z drugą osobą, nie? Więc mamy tu właśnie takie troszeczkę w praktyce pokazanie, co to znaczy być czyniącym właśnie pokój, tak? Tym, który stara się te zadry czy jakieś jakby to konflikty właśnie łagodzić i wręcz usuwać. Ale co więcej, tutaj mamy ideę ołtarza, jakiejś ofiary, tak, z postawą względem drugiego. Powiedzcie mi, co Bóg stawia wyżej? Co dla Boga jest ważniejsze? Zewnętrzny wymiar, taki pobożnościowy, pójście, złożenie ofiary na ołtarzu. Czy bardziej Bóg oczekuje, że będziemy właściwie postępować względem innych? Tutaj mamy w akcencie właśnie, że idź najpierw, pogódź się z bratem. To jest sedno, nie? To nie jest mowa zaniedbuj, tak?
Później oczywiście złóż swój dar, ale najpierw pojednaj się ze swoim przeciwnikiem. I to jest właśnie idea, która będziemy mieli w Ewangelii Mateusza dosyć często, która się będzie pojawiać. Taki cytat z Księgi Ozeasza, następnym razem, w zasadzie dwukrotnie, raz padnie, ale w takim dosyć ciekawym momencie. Mianowicie, miłosierdzia chce, a nie ofiary. Bóg jakby pokazuje, co dla Niego jest cenniejsze. Nie jakaś zewnętrzna forma pobożności, że Ty pójdziesz, złożysz ofiarę, pomodlisz się, tak? Ale właśnie, czy Ty tak naprawdę odbijasz Boży charakter i jesteś skłonny pogodzić się ze swoim przeciwnikiem. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Tutaj właśnie idea, że otrzymamy taką samą miarę, jaką my mierzymy innych. Błogosławieni zatem miłosierdzia, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Tak? Więc taka symetria. Jesteśmy miłosierni, dostępujemy miłosierdzia. Ale inny fragment właśnie też z Kazania na Górze. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Więc to właśnie, jaką miarą my, taką miarą nam. Okej, okay, więc taka aspekt praktyczny wynikający z tej pierwszej warstwy tego całego szeregu. Nie stawiaj siebie w pozycji sędziego, potępiając drugiego człowieka, abyś sam nie został tak potraktowany. Nie pielęgnuj gniewu, chowając urazę, ale bądź tym, który dąży do pokoju, tym, który czyni pokój, będąc zawsze gotowym, aby przebaczyć, ale także prosić o przebaczenie. Czy to jest łatwe? Kazanie na górze jest takim, wydaje się, trudnym i wręcz niemożliwym do zastosowania w życiu nauczaniem, że niektórzy uważają, że to dopiero na kiedyś. To dopiero przy tysiącletnim królestwie. Nie, to jest coś na tu i teraz. To nie jest łatwe, ale to jest coś, czego właśnie musimy zacząć od środka, że musimy tego pragnąć. Okej? Okay? Więc to jest praktyka na dziś. Być zawsze gotowym, aby przebaczyć, a także prosić o przebaczenie. Doświadczenie Bożego przebaczenia powinno prowadzić do przebaczania innym, do odpuszczania innym. Nie? Bóg wyżej niż formy pobożności nasze, tak, ceni sobie właściwy stosunek do innych ludzi. Co z tego, że dzisiaj będziemy się ładnie modlić, jak jutro nie będziemy w sposób właściwy odnosić się do naszych współpracowników, do naszych najbliższych. Tak naprawdę to nic nam nie da. Nie? Okej. Okay. Przejdźmy zatem do elementów B i B1. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało miało znaleźć się w piekle. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa. A kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. I teraz drugi fragment. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w twoim oku. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Okej, okay, dwa fragmenty wydają się nie do końca ze sobą być zbieżne, bo jeden mówi o jakimś cudzołóstwie, nie? Jakimś rozwodzie, a druga o napominaniu innych w takim niezbyt dobrym wymiarze, jak sami siebie nie napominamy. No ale jednak, jeżeli byśmy zobaczyli właśnie pewną ideę, pierwsza rzecz, idea jakiegoś oka, które nie działa w sposób właściwy, tak? Że jedno jest mowa o oku gorszącym po jednej stronie, i to oko mamy dosyć ostro określone, wyłupać i odrzucić od siebie. Tam jest później też mowa o ręce. Natomiast w drugim fragmencie też jest mowa o jakimś takim
no, de facto oku, i które też coś z nim jest nie tak, nie? Jest jakaś belka w nim, i którą należy, tam była mowa o wyłupieniu oka, a tutaj o wyjęciu najpierw właśnie belki ze swojego oka, czyli zrobienia coś z tym, żeby było, jakby to określić, lepiej z naszej strony, tak, żeby coś lepiej funkcjonowało. Jeżeli byśmy zobaczyli sobie właśnie na strukturę tego nauczania o cudzołóstwie i rozwodzie, to na zewnątrz mamy właśnie fragmenty, które mówią o cudzołóstwie. Tylko pierwszy fragment mówi o sposobie patrzenia, czyli de facto o cudzołóstwie w sercu, cudzołóstwie oczami, a drugi dotyczy kwestii rozwodu, tak? I w jakich sytuacjach człowiek dopuszcza się tak naprawdę cudzołóstwa, kiedy mają miejsce jakieś przypadki związane z rozwodem. Więc o ile pierwsze dotyczy właśnie sposobu patrzenia, to o drugie dotyczy pewnych określonych działań, które mogą prowadzić do cudzołóstwa. Więc niejako te oko i ta ręka są tutaj takimi reprezentantami właśnie, przedstawiają właśnie ideę patrzenia, w jaki sposób postrzegamy, albo jak działamy, tak? Czyli ręka, to co robimy, nie? I właśnie w samym centrum mamy nauczanie, że jeżeli nasze oczy, ręce prowadzą właśnie do grzechu, to mamy sobie je odciąć i odrzucić od siebie, i żeby po prostu ostatecznie dobrze skończyć. Lepiej jakąś część siebie oddać, wywalić ze swojego życia, niż żeby ostatecznie źle skończyć. A drugi fragment skupia się właśnie na tej idei, że mamy, że chce powiedzieć bratu swemu: pozwól, że wyjmę z błozoka swego, pozwól, że cię naprawię, nie? Widzę, że tak nie do końca w twoim życiu jest, nie? Pozwól, że ci poradzę, co masz zrobić, ale się okazuje, że sami nie widzimy, że bardzo często mają miejsce nawet bardzo podobne rzeczy w naszym życiu. Może troszkę w innym wymiarze, może w innym stopniu, ale my z naszymi nie jesteśmy skłonni nic zrobić, a czasem okazują się nawet większe. Nawet belką. No, natomiast tu jest wezwanie: zrób coś najpierw ze sobą. Nie? Zanim będziesz chciał naprawiać innych. Więc praktyka jest, wypływa taka, że jeżeli chcemy, może jeszcze taka myśl. Wyłupywanie oczu, odcinanie rąk, wiadomo, że nie należy tutaj rozumieć dosłownie. No ja raczej ciężko spotkać od historii całego Kościoła, no tam parę przykładów wprawdzie może byśmy znaleźli, chociaż też uczeni się, historycy się kłócą, czy na przykład taki Orygenes faktycznie sobie coś tam odciął. Natomiast raczej nie widzimy, żeby chrześcijanie stosowali to na sposób dosłowny, tak? Zresztą już sama wiemy, że tutaj nie chodzi też o jakąś belkę w oku, bo to jest może nawet troszeczkę takie satyryczne, jakbyśmy próbowali sobie to wyobrazić. No ale Pan Jezus był cieślą, więc być może wśród cieśli jakieś takie żarty chodziły, nie wiem. W każdym razie, wiadomo, że tu nie chodzi o jakąś dosłowną belkę, wyjęcie jakiejś dosłownej belki, ale też nie chodzi o wyłupywanie sobie jakiegoś członka, narządu, odcinanie, tak? Tylko chodzi o zrób wszystko, żeby w twoim życiu nie gościł grzech, tak? Który właśnie powinieneś widzieć, który zastanów się, czy w twoim życiu nie ma coś, z czego powinieneś zrezygnować, a to niestety wiąże się z czasem z olbrzymimi wyrzeczeniami, tak? To jest niczym wyrzucanie części samego siebie. Ktoś czasem powie: no ja taki już jestem, nie? No mam problem z przeklinaniem, no taki już jestem, ale wiecie, to jest część mojego ja. Nie, to jest, odetnij to. Odetnij, zrób wszystko, żeby to nie było częścią już więcej twojego życia. Więc to jest pewien radykalizm w działaniu. Tak, podkreślenie pewnego radykalizmu w twoim działaniu. Więc jeżeli chcesz oceniać oraz poprawiać, naprawiać innych, zacznij od siebie. Uznaj swoje niedoskonałości. Zobacz, że jak się tak przyjrzysz, zrobisz sobie taką swoją własną ocenę, to się okazuje, że czasem więcej nam za tymi uszami mamy za tymi uszami niż ta osoba, którą próbujemy właśnie poprawić. Ale też podejmij próbę ich usunięcia, tak? Zrób właśnie wszystko,
co możesz, ponieważ unikanie grzechu wymaga właśnie drastycznych środków oraz wielkich wyrzeczeń, niczym odrzucenie części samego siebie. Niejako właśnie to jest ta idea zaparcia się siebie. Nie? Grzech to nie tylko to, co robisz, ale dotyczy on również tego, co dzieje się w twoim sercu, jak patrzysz i jak myślisz. Nie? Okej. Przejdźmy dalej. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysięg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Bo co ponad to jest od złego. I drugi fragment. Nie dawajcie tego, co święte, psom, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by snać ich nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpały ich. Ten drugi fragment, ten o tych perłach i świętościach, to jest jeden chyba z najbardziej takich trudnych fragmentów z całego, nie tylko kazania na górze, ale w ogóle z całej Ewangelii Mateusza. W komentarzach, ilekroć ktoś zaczyna komentować ten fragment, to stwierdza, no jest to jeden z najtrudniejszych fragmentów. Jakby się już usprawiedliwa, że no w zasadzie do końca nie wiemy, co to znaczy. No i nie ukrywam, że powiązanie tego z tą ideą obok nie jest taką oczywista. Natomiast to, co się na pewno pojawia, jaka idea się pojawia w jednym i w drugim, to jest idea pewnych jakichś świętości, tak? Niebo, Jerozolima. Tak? Albo coś, co jest dla nas perłą, jako coś cenne, tak? Coś, co otrzymaliśmy, częścią naszego bogactwa, czy to jest akurat ziemia wymieniona, a głowa swoja, czyli nasze życie, nie? Coś, co jest dla nas święte, albo coś jest dla nas cenne. Więc pojawia się tu i tu. W jednym i drugim jest idea właśnie, abyśmy nie robili z tego niewłaściwego użytku. Tak? Nie dawajcie tam jakimś psom, nie rzucajcie przed wieprze. A tutaj nie przysięgajcie na to wszystko. To nie powinno być, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Wszystko, co ponad to jest od złego, więc idea, że coś jest złe. Psy i wieprze w kulturze hebrajskiej to były, wiadomo, zwierzęta nieczyste, więc dawanie czegoś, co święte, cenne, ku czemuś, co jest nieczyste, to jest właśnie działanie niewłaściwe, tak? Więc to jest taki pewien obraz, nie czyńcie ze swoich świętości, wartościowych rzeczy jakiegoś narzędzia do działania właśnie niewłaściwego. Więc jeżeli byśmy sobie teraz zobaczyli, jak ten fragment znowu jest zbudowany, no to właśnie akcent na to, jaka powinna być nasza mowa. Po prostu mówcie wprost, niech wasze słowo faktycznie wyraża stan faktyczny, byśmy powiedzieli, prawdę, a nie przysięgajcie na to, co jest święte, co jest dla was wartościowe. No i ten drugi fragment to jest taki już, można powiedzieć, typowy chiasm. No, natomiast przykładem właśnie tego rodzaju postawy, właśnie używania świętości ku niewłaściwym rzeczom, znowu są niestety faryzeusze, tak? Jeżeli byśmy zerknęli znowu do tych gdzieś centralnych fragmentów całej Ewangelii, właśnie ta, z którego też pochodzą to właśnie to stwierdzenie o tym nieczystym sercu i tak dalej, no to okazuje się, że Jezus ma tam konkretny zarzut względem faryzeuszy. Mianowicie mówi tak, Słowo Boże mówiło, że macie czcić swoich rodziców, w związku z tym macie im pomóc w jakiejś określonej sytuacji, jeżeli takiego działania wymaga. A wy mówicie, że jak powiemy, że składamy to na ofiarę, to już jesteśmy z tego zwolnieni. Nie? Czyli mam jakieś środki, które mogę przeznaczyć na pomoc moim rodzicom, ale nie chcę im pomóc. W związku z tym mówię, nie, to na świątynię dam, albo właśnie na ofiarę Bogu. I tu jest ewidentnie właśnie taka postawa, której człowiek używa rzeczy świętych, idei ofiary, dania czegoś Bogu, tylko po to, żeby tak naprawdę usprawiedliwić się w tym, żeby nie pomóc w tym wypadku akurat rodzicom. Ale w kazaniu na górze będziemy mieć inne fragmenty, tak, gdzie się okazuje, że można używać świętości, znowu idei zwracania się do Boga, modlitwy, postu, żeby zyskać tak naprawdę coś dla siebie. Nie? To jest takie rzucanie
ku czemuś, co jest niewłaściwe, co jest tak na dobrą sprawę nieczyste i odwraca się ostatecznie, odwraca się to ostatecznie przeciwko nam, bo po prostu się to Bogu nie podoba. Więc jak jest z nami? Czy my takich naszych świętości przypadkiem też czasem nie używamy do tego, żeby uzyskać jakieś swoje nasze cele? Jak się też wczoraj zastanawiałem nad tym, bo tam jest taka też logika pewnych ciągu myśli, nie? Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, czyli nie stawaj w pozycji sędziego. Później o tym belce w oku, że jeżeli chcesz kogoś już poprawić, to zacznij od siebie, a teraz nie używaj świętości ku czemuś niewłaściwemu. Więc czy nie jest to też taka aluzja do tego, że my często poprawiając innym, czy właśnie chcąc wytknąć komuś jakiś błąd, właśnie posługujemy się Słowem Bożym. I tłuczemy tak naprawdę drugiego człowieka słowami Pisma Świętego, ale w rzeczywistości nasze intencje wcale nie są takie, żeby temu drugiemu człowiekowi pomóc, tylko właśnie, żeby mu tak, wiecie, natłuc, dołożyć. Myślę, że każdy z nas ma takie ciągoty, żeby się właśnie poprzez swoje znajomość pisma, poprzez właśnie to, że mamy świadomość, że ktoś na przykład jakieś rzeczy czyni, które my wiemy, że są niewłaściwe i właśnie idziemy pokazać, widzisz tutaj, jak jest napisane, a co ty robisz, nie? A na dobrą sprawę właśnie nie widzimy, że tak naprawdę być może te przykazanie równie dobrze nas dotyczy, tylko w innej sferze, tak? Dosyć często jakieś tam dyskusje czytam na jakichś forach czy na Facebooku o takim, powiedzmy, charakterze biblijnym, jakiegoś takich dyskusji różnego rodzaju w sferze wiary. Więc no tam pewne argumenty pojawiają się po prostu cały czas, nie? O, wy robicie tak i tak, tam w kontekście, powiedzmy, pewnych praktyk katolickich. Ale jakby język, który jest jeszcze przy tym używany, no to właśnie nie jest językiem miłości, tylko właśnie językiem wywyższania się tak naprawdę nad innymi. I to nie chodzi o to, że mamy się zgodzić z tym. Tak? Pan Jezus by pewnym działaniom też powiedział nie, ale powiedziałby to może czasem... z Panem Jezusem jest jeszcze taki problem, że on miał prawo, tak? Bo on pewnych rzeczy nie robił. Ale jeżeli my... tak naprawdę nie rozważymy tej kwestii, czy na przykład kwestia pierwszego przykazania, bałwochwalstwa, czy nie dotyczy też jednak naszego życia, tak? Czy nie zawsze Bogu dajemy pierwsze miejsce? My wymagamy, żeby inni tam modlili się tylko do Boga, nie klękali, powiedzmy, przed jakimiś posążkami. Się okazuje, że w naszym życiu my czasem mamy taką postawę, że tak naprawdę klękamy i zabiegamy zupełnie coś innego niż Boże sprawy, nie? I stawiamy dla nich, stawiamy je na piedestale. Więc taka moja refleksja, czy przypadkiem my tych świętości, jakim jest na przykład Pismo Święte, nie używamy ku niewłaściwym rzeczom. Nie rzucamy naszych pereł przed wieprze. Okej. Więc praktyka. Niechaj nasze usta zawsze wypowiadają słowa zgodne z prawdą. Ale też nie wykorzystujmy tego, co dla nas święte, cenne, dla nas właśnie do właśnie niewłaściwych rzeczy, aby nie obróciło się to przeciwko nam. Okej, no musimy dalej pędzić, no niestety. Kolejny element, D1, D2. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Proście, a będzie wam dane. Drugi fragment. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto kołaczy, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? A jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. W dwóch fragmentach pojawia się idea tego, że ktoś prosi, a druga osoba, i że coś otrzymuje. Tak? W jednej mamy... Znaczy, może sobie omówię. Pierwszy fragment mówi o tej zasadzie oko za oko, ząb za ząb. Innymi słowy, jeżeli ktoś zrobi ci coś złego, no to odpłać mu się tym samym. To będzie takie sprawiedliwe, nie? Taka właśnie symetria.
To oczywiście miało swoją mądrość w czasach, kiedy ludzie potrafili się odpłacać 7-krotnie albo iluś tam krotnie za wyrządzoną szkodę, więc to jakby dotyczyło pewnego sprawiedliwej kary. I też de facto zrównywało wszystkich ludzi ze sobą. Na przykład już oko króla nie było więcej warte niż oko jakiegoś tam człowieka, więc to tak naprawdę zrównywało właśnie dawało pewną podstawę dla sprawiedliwości społecznej. Ale Jezus tutaj mówi, że jeżeli ktoś nam zrobi jakąś krzywdę, to my tą krzywdą nie powinniśmy się odpłacać drugiej osobie, ale właśnie mamy wykazać coś, jakąś pozytywną postawę, nie? Więc tam wymienia konkretne przykłady. Natomiast właśnie pojawia się tam idea, że jeżeli ktoś cię o coś prosi, no to mu to daj. Nawet daj mu więcej niż mu potrzeba. Jeżeli ktoś cię przymusza no to do czegoś, to wręcz pokaż mu, że jesteś w stanie dać więcej, nie? Więc idea proszenia, idea dawania. Natomiast w tym drugim fragmencie właśnie jest idea, że my mamy w modlitwie być nieustający i ufni, bo tak naprawdę to chodzi też o pewną ufność, że my otrzymamy od Boga, jeżeli będziemy właśnie go prosić. I to jest taka dosyć ciekawa argumentacja, bo Jezus jakby przychodzi do takich relacji ziemskich, tak? Czy jest pośród was człowiek, który by dziecku dał jakąś złą rzecz, jeżeli tamten prosi go o dobre? No nie, nikt tak nie robi, więc tym bardziej ojciec wasz tak nie czyni. Natomiast tu jest taka dosyć ciekawa rzecz. Jeśli wtedy wy będąc złymi, tutaj jest ocena tych ludzi, którzy słuchają, i to jest taka ogólna ocena, tak, że oni są źli, ale potrafią dawać dobre. Więc o ileż bardziej ojciec, który jest dobrem, potrafi właśnie dawać dobre. Więc teraz niejako jeszcze jakbyśmy sobie zerknęli na może ten fragment przepraszam, chyba nie zmieniłem tego tytułu. Wybaczcie. No ale tu chodzi o tą zasadę oko za oko, tak? Czyli mamy po prostu nie odpłacać złem, tak? Więc to takim dobrym komentarzem w ogóle tego fragmentu chyba byłby list do Rzymian, słowa Pała. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża. I to jest w zasadzie przesłanie tego fragmentu. Nie czyń innym zło, pomimo tego, że oni czynią zło względem ciebie, ale czyń dobro. Natomiast tutaj Bóg jest ukazany jako ten, który daje dobre, nie złe, ale dobre, nawet tym, właśnie pytanie jest takie, czy Bóg daje dobre rzeczy wyłącznie dobrym? Nie, On określa de facto ludzi. Jeśli wtedy wy będąc złymi potraficie dobre, więc tym bardziej Bóg daje ludziom, tak, rzeczy, tym, którzy proszą, ale nawet jeżeli oni są źli, bo my jako ludzie nie jesteśmy, jakbyśmy tak naprawdę znowu na siebie popatrzeli, ile tak naprawdę potknięć w trakcie tygodnia, czasem Bogu mówiliśmy, więc już tego nie zrobię. O nie, Panie Boże. A się okazuje, że w trakcie tygodnia nam się ileś tam tych upadków zdarzyło. Jeżeli Bóg by miał, wiecie, taką zasadą, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, tak rzeczywiście działać, tak, to by się okazuje, że Bóg na wszystkie nasze prośby po prostu powinien się odwrócić i dać sobie z nami spokój, nie? Ale okazuje się, że pomimo tego, że my nie jesteśmy zawsze względem Boga po swoim porządku i wręcz byśmy powiedzieli, że jesteśmy, albo byśmy powiedzieli, że nie ma nikogo innego dobrego jak tylko On, a my jesteśmy złymi, to On względem nas potrafi dawać dobre. Dlatego tak samo, czy jakby od drugiej strony, więc jeżeli naśladujemy Boga, który potrafi dawać dobre złem, to właśnie kiedy ktoś czyni zło względem nas, powinniśmy uczyć się od Boga, aby dawać pomimo to dobro. Odpłacać dobrem. Odpowiadaj dobrem, nie odpłacaj zem za zło. Z ufnością przynoś do Boga jako Ojca swoje prośby, ponieważ On nie daje tego, co złe,
ale daje to, co dobre, nawet tym złym, którymi jesteśmy. Okej. Okay. I ostatnia część, będziemy za chwilę znowu też na przerwę szli, więc uspokajam. Miłość bliźniego i złota zasada. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i pokanie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. I drugi fragment. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Więc mamy tutaj naszej postawie względem innych, tak? Że mamy miłować. Miłować i nie tylko tych, którzy są miłujący względem nas, nie tylko tych, którzy okazują dobroć względem nas, ponieważ no to tak naprawdę to jest taka ludzka zasada, nie? Taka świat wręcz powszechna. Więc jak ty mi coś, jakąś przysługę zrobisz, no to ja też w sumie mogę ci jakoś tam przysługę zrobić. To jest takie ogólnie funkcjonujące w świecie. Taka zasada wzajemności. Natomiast Jezus tutaj jakby mówi, złamcie tą zasadę wzajemności i wykroczcie poza nią. Nie kochajcie wyłącznie tych, którzy was kochają, ale potrafcie kochać, czy miłujcie czynem również tych, którzy zachowują się w sposób was niewłaściwy. Więc to jest jakby takie już pewna zasada, jakby odnosząca się do tych innych elementów, które są wcześniej, tak, w tym ciągu tematycznym. Więc to jakby takie pewne podsumowanie, nie? I po drugiej stronie właśnie, że w jaki sposób mamy miłować? Że mamy czynić względem innych tak, jakbyśmy chcieli, aby inni względem nas czynili, nie? Więc ta teza, którą Jezus przytacza, będziesz miłował bliźniego swego, będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Pierwsza rzecz. Nie ma takiego cytatu w prawie, natomiast w judaizmie jakby taki wniosek wyciągnięto, że mamy że swojego bliźniego kochać, a zatem, jeżeli mamy kochać bliźniego, to jak wyciągnęli sobie wniosek, więc w takim razie będzie, że nieprzyjaciela mogą mieć, czy wręcz będą mieli w nienawiści. W niektórych wspólnotach, chyba między innymi u Esyńczyków albo w Qumran, mniej więcej taka zasada funkcjonowała. Natomiast w prawie, jeszcze w tej myśli żydowskiej, nienawidzić kogoś to znaczy dosłownie nienawidzić? Mniej miłować, nie, albo nie miłować po prostu, nie? Więc będziemy mieć kilkukrotnie właśnie takie dla nas wydawałoby się ostre stwierdzenie, że jeżeli by ktoś nie miał w nienawiści ojca, brata, dla nas to takie jak to? Nie, w tamtej kulturze funkcjonowało to po prostu jako pewne określenie, że miłować mniej albo nie miłować, ale najczęściej miłować mniej. Więc jakby w tej tezie było pewne idea rozróżnienia na tych, którzy są fajni, na tym, co są niefajni. No i względem tych, co są fajni, to my fajnie, a względem tych, którzy niefajni, to my też niefajnie. Taka idea właśnie wzajemności. Natomiast tutaj, jakbyśmy sobie prześledzili tę strukturę, to w środku mamy działanie Boga, czyli postawę Boga. Bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bóg czyni różnicę? Nie. Bóg nie czyni różnicy. Dlatego, i to w takich akcentach lokalnych, macie postępować tak, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bądźcie wtedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Nie czyńcie różnicy względem ludzi. Kochajcie wszystkich.
No i później po tej drugiej stronie właśnie mamy tą złotą zasadę, co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. I takim dobrym też znowu komentarzem do tego jest fragment z listu do Rzymian. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania. Chyba o nich przed chwilą czytaliśmy, nie wiem, coś takiego. Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Więc jakby taka praktyka, jeżeli chodzi o tą warstwę piątą, ostatnią. Zakres miłości. Miłuj wszystkich ludzi na wzór Boga Ojca, który nie ma względu na osobę. Miłuj wszystkich, kochaj wszystkich. A wyrazem miłości powinno być to, żebyśmy czynili względem innych tak, jak sami byśmy chcieli, aby inni nam czynili. No i chciałbym zauważyć, że dotarliśmy właśnie do akcentu, tak? Akcentu takiego lokalnego w kazaniu na górze, które zwraca nam szczególną uwagę na postawę właśnie miłości. Więc wydaje się, że właśnie miłość, na którą wskazuje tutaj Jezus, jako właśnie tą istotę prawa, jest niczym innym jak tym, jest tą sprawiedliwością, która z prawa wynika, na którą prawo, w sensie zakon wskazywał, ale też właśnie miłość jest tym doskonałym wypełnieniem zakonu, wypełnieniem prawa, o czym Jezus naucza w kazaniu na górze, ale co doskonale też pokazuje w swojej postawie względem innych. Więc mamy już kolejną warstwę zakończoną. Istotą zakonu nie są zewnętrzne formy pobożnościowe. Jakbyśmy czasem chcieli, żeby to było takie łatwe. No, idę sobie, złożę ofiarę, a w tygodniu jestem zupełnie, jaki jestem, zupełnie inny. Nie. Istotą prawa jest miłość wyrażająca się we właściwym stosunku do innych ludzi. Zapraszam Was na 10 minut przerwy i będziemy przechodzić do kolejnej warstwy i ostatniej.